Chociaż oczywiście znowu, jak poczytacie różne perperskie, perperskie, można powiedzieć, takie armagedony, to oni mówią, że z miasta należy uciekać, bo w mieście to tam ludzie nie będą mieli co jeść i tak dalej. No to jest prawda, no ale zakładamy taką sytuację, że jest jakiś totalny rozpad, prawda, totalny rozpad społeczeństwa, promieniowanie kosmiczne, komety i tak dalej. Więc my tego nie zakładamy. Myślę, że tutaj ważniejsze jest spersonalizowanie swojego podejścia, a w każdym razie spersonalizowanie swojego myślenia o ewentualnym kryzysie. Więc bardzo ważny wydaje mi się jest jakiś plan, tak? No, możecie sobie taki plan napisać i gdzieś tam schować. Jak będziecie bardzo odważni, to możecie pokazać rodzinie, ale tak jak powiedziałem, to wymaga dużej odwagi. Czasami to są rzeczy, muszę wam powiedzieć, bardzo trywialne, jak się na tym zastanowić, tak? No bo wyobraźmy sobie, że pracujecie w różnych miejscach, w różnych miastach i teraz dochodzi do jakiejś awarii, tak? Wasze dziecko, wasza rodzina jest w innej dzielnicy, czasami tam się jedzie godzinę albo dwie, a kiedy to wszystko nie działa, to nagle się okazuje, że to się jedzie wiele godzin, tak. No i co teraz? zrobić, jak nie jesteście w stanie się dodzwonić, nie jesteście w stanie dojechać, gdzieś utknęliście, prawda? Więc dajmy się, że też przygotowanie jakiejś podstawowej, no chwilę zastanowienie się nad tym, co się może wydarzyć, jak chociażby macie się skomunikować, no jak już jesteście razem, to już jest sukces, prawda? Nie, się denerwujecie, co się wydarzyło. To, to jest, to jest moim zdaniem też niegłupie, ale znowu z takim założeniem, że no, przekonanie rodziny, żeby, żeby się na tym zastanowiła, to jest to jest znowu, to jest chyba największe wyzwanie psychologiczne, tak to nazwijmy, tak. No ale, ale być może, kiedy się sytuacja zacznie zagęszczać, prawda, no to można, może będzie to łatwiejsze do przeprowadzenia, czy w ogóle do, do powiedzenia rodzinie, że się warto, y, warto czy waszym znajomym, warto się do tego przygotować. Więc wydaje mi się, że plan się przydaje, on może mieć różne formy, mogły być gdzieś zapi zapisane, gdzieś w PDF-ie, w telefonie, albo może jakaś karteczka, albo jakieś podstawowe informacje, na przykład miejsce zbiórki, prawda, że spotykamy się w domu, no różne rzeczy się prawdopodobnie mogą dziać, kiedy dojdzie do jakichś kryzysowych sytuacji, kiedy dojdzie do jakichś zakłócenia mediów, jakichś masywnych superataków, zakłóceń prądu. Blackoutów, aplo, blackouty. No, o tym mi się mówi od dawna, prawda? I to nawet rusy nam do tego nie są potrzebni. Mamy stare sieci elektroenergetyczne. Mieliśmy takie blackouty chyba ile to było parę lat temu w Szczecinie. No, to się będzie parę lat temu, chyba znowu, 2-3 lata temu, był taki wielki blackout w Szwecji. No, do tego nie trzeba ani zombi, ani lądowania kosmitów, ani ruskich. Więc też wydaje mi się jakoś dobrze być do tego. Tak czy inaczej, ile będzie to możliwe, przygotowanym. Więc plan się na pewno przyda. Ja celowo nie mówię, co, będzie, co powinno być w tym planie, a może do tego jeszcze wrócę kiedyś. Natomiast wydaje mi się, że powinniście no, rozważyć takie, takie kluczowe, kluczowe elementy, które z waszego punktu widzenia mogą być istotne. Albo na przykład weźcie no, taką sytuację, prawda? Macie dziecko w przedszkolu. Kto odbierze dziecko w z przedszkola? No wy się przecież nie będziecie wtedy prawdopodobnie, jeżeli wysiądzie prąd denerwowali najbardziej, czy będziecie mieli wodę, prawda? No pewnie też potem, no, albo jedzenie, tylko no, co z waszym dzieckiem się dzieje, co z waszą rodziną, więc to, to jest ta klasyczna, klasyczna potrzeba bezpieczeństwa z piramidy Maslowa, pamiętacie, tak? Więc takie rzeczy pewne, pewnie... I zauważcie, że takie kwestie można ogarnąć bardzo prosto, tak? Żeby nawet wiedzieć, tak? Tu nie trzeba jakiś, Żeby stworzyć plan, nie trzeba jakichś pieniędzy wielkich. No to każdy planista Wam powie, tak? Nie trzeba jakieś kupować jakiegoś Microsoft Projecta, Primavery czy cholera wie jeszcze, prawda? Czego? Tylko po prostu się nad tym chwilę zastanowić. Więc mam wrażenie, że to, że to może mieć sens przygotowanie jakichś planów, w miarę możliwości pisemne, a być może nawet omówienie, tak? a być może przypomnienie w sytuacji, kiedy widzicie, że się sytuacja zagęszcza, prawda? Że, że już słychać jakiś tam warkot motorów, jeszcze nie. No to słuchajcie, może coś omówimy jednak. Może wtedy będzie łatwiej. Znowu wracam do tej kwestii psychologicznej. Czyli. Plan, tak, następną rzeczą, i w tym planie oczywiście możemy sobie też od razu załaszcie, próbować zaplanować siły i środki, tak nazwijmy, które nam są potrzebne do realizacji tego planu, gdyby się coś wydarzyło, tak? A więc siły i środki ludzkie, tak, czyli kto gdzie pojedzie, kto gdzie do kogo zadzwoni, ale, a więc również i siły, środki, nazwijmy to techniczne, tak siły i środki zasobowe, które nam będą potrzebne, no to możemy sobie spróbować wylistować. Znowu może pomyśl o takiej czekliście, ale takie czeklisty też istnieją. Ja zresztą, jak przygotowywałem się do tego dzisiejszego mojego wystąpienia przed Wami, to sobie przejrzałem ryzykonomię, uważa uwaga, uwaga, bardzo mądry portal słuchajcie, prawda, świnko, my to często słuchamy, i jeszcze w 2016 roku pisałem taki artykuł pod tytułem ziemniaki, kasza, ryż, zarządzanie ryzykiem. Kiedy odnosiłem się do takiego znowu historii, która się przetoczyła przez polską prasę, jak to Niemcy, niemiecki rząd nawołuje to chyba było jakieś z jakimiś powodziami związane nawołuje czy zachęca swoich obywateli do tego, żeby się jakoś przygotowali na sytuacje kryzysowe, tak? I tutaj jest nawet taka checklista, można powiedzieć, co trzeba zgromadzić: woda, podstawowe produkty spożywcze, energia, higiena, leki, dokumenty. No, o tym jeszcze wrócę, o tym jeszcze będę mówił, ale to chyba w dalszym ciągu. Zachęcam Was do zajrzenia do tego, do tego artykułu, krótki, niedługi. Ale znowu, takich, takich list znajdziecie masę i fajnie właśnie to chyba wtedy CDC opisywało. że Amerykanie, jak wiecie, mają dużą tradycję zarządzania kryzysowego, również dlatego, że to jest taki naród chyba, który zawsze sobie radził z różnymi kryzysami, można powiedzieć, wespół-zespół, dlatego, że oni mają też te swoje różne katastrofy naturalne, tą, tą Aleję de prawda, gdzie regularnie zmiata, zmiata cały... cały w wsie, czy w Ameryce są wsie, całe miejscowości z powierzchni ziemi. No, oni muszą sobie z tym radzić, więc, więc, więc takie rzeczy sobie tutaj rozwinęli. I to jest tak, właśnie, powinienem dosyć prosto, ale mamy też europejskie CDC. Ja sobie zajrzałem też na to Centrum Zarządzania Rządowe Centrum, rządowe centrum jak oni się ładnie nazywają, Kryzysowe, chyba tak, RCB, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, tak? Jak to się nazywa? Zaczekajcie. Owóż Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, które nam wysyła te maile, słuchajcie, nie maile, smsy, czasami ma, wieje, czasami nie wieje, ale chwała im za to, bo tych pamiętacie też tragediach, które się tam w wydarzyły i nie tylko. Ale tam nie znajdziecie specjalnie żadnych jakichś właśnie takich checklist, jakichś porad. Słabo z tym jest, jakieś takie dziwne, ogólne, można powiedzieć, kwestie. A propos to też zawsze mnie intryguje, bo wiecie, jak się patrzy na różne projekty, to też ja mam taką taką. Taki zwyczaj spoglądania, kto te projekty realizuje. No i chociażby to zawsze mnie też intrygowało, no to ma pewne swoje uzasadnienia, ale ma też swoje ograniczenia, że różne kwest kwestie z zarządzaniem kryzysowym u nas realizują zazwyczaj jacyś byli wojskowi, byli milicja milicjanci. Z całym szacunkiem i oczywiście zdając sobie sprawę z przygotowania wieloaspektowego do różnych kryzysów, to takie osoby, no mają jednak też pewne ograniczenia i one też patrzą, wydaje mi się, na pewne kwestie pod względem militarnym pod względem, no właśnie, hmm, wydaje mi się, że, że byłyby lepi, lepiej, gdyby się zajmowały, i to jest nic nowego, jakieś bardziej mur, multidyscyplinarne hmm, zespoły, prawda? A propos, ostatnio gdzieś tam znowu przemknęło mi przez, hmm, moi, na moim ekranie radarowym, jakieś hmm, informacje, jakieś szkolenie dotyczą, dotyczące tych hmm, masowych zabójców, czyli ktoś tam wpada i zaczyna strzelać. W szkole czy na uniwersytecie, i też charakterystyczna rzecz, że tam zazwyczaj są wtedy yy, w pleceni gdzieś w tych reklamach jacyś ludzie z karabinami maszynowymi, z CKM-ami, jakiś operatorzy. No. no ale to przecież nie o to chodzi, to przecież ludzie nie, nie tego będziecie szkolić, tak? No tu mamy do czynienia z cywilami, którzy chcą sobie radzić, prawda? Nie z jakąś leśną obroną cywilną, w którą tam ruska jakaś dywizja, pancerna raz walni oni wszyscy uciekną, tylko no, kwestiach cywilnych, tak? No, my tutaj. I żeby była jasność, tutaj nie będę opowiadał w dalszej części jakiejś próby walki z ruskimi czołgami. Kto chce niech walczy, niech walczy go o stratek. My, my nie planujemy. My zastanawiamy się, jak przetrwać, jak sobie z różnymi kryzysami w miarę sensownie poradzić i nie polec, prawda? Bo to jest naszym zdaniem, skoro o tym mowa, to nie jest żaden patriotyzm, polec. Także także wracając do tych kwestii planowania i przygotowania się, plan jest istotny. Jeszcze jedna rzecz mi przyszła na myśl. Przyszła mi na myśl, y, muszę powiedzieć, kwestia takiej świadomości sytuacyjnej. Y, to też na tym etapie planowania, która jest często też poruszana, w, jeżeli się mówi o różnych kwestiach kryzysowych, y, również na przykład jeżeli chodzi o możliwość jakichś zamachów terrorystycznych, czyli zorientowania się w ogóle, można powiedzieć, gdzie my jesteśmy, gdzie my żyjemy. Jakie jest nasza sytuacja? O tym zresztą już wcześniej wspomniałem, tak? Czyli taka wielokontekstowy, wielokontekstowy kontekst, wielokontekstowe, można powiedzieć, świadomość sytuacyjna. Wydaje mi się, że to jest też na etapie planowania, czy zastanawiania się, bardzo ważne, tak? Czyli obejrzenia, prawda, naszego domu. Obejrzenia jakichś, jakichś mocnych, słabych punktów, na przykład dotyczących energetycznych, prawda? Jeżeli żeśmy sobie zaplanowali jakieś wielkie patia, na przykład, prawda? Przeszklone, ogrody zimowe i w ogóle, tak, a tu prąd wysiądzie, jak my to wszystko będziemy ogrzewać, a już nie mówię o kwestiach klimatycznych, tak? no to, to to, a jeżeli mieszkamy w jakimś bunkrze z mym okienkiem, to nawet jak wyłączą prąd, to nam będzie gorąco, prawda? Także no, a tutaj trochę oczywiście w, w, się. W, w, wam trochę z siebie, chyba z siebie, tak? Nie z, nie z domu, ale nie mieszkam w wunksze, żeby była jasność. Ale myślę, wydaje się, że takie zastanowienie się istotne. Gdzie jest jakiś najbliższy sklep? O właśnie, prawda? Mieszkamy na jakimś odległym osiedlu i nie dość, że wyłączą prąd, to my nawet nie będziemy mogli tam pójść do jednego sklepu, bo tam będzie jakaś tłum ludzi. No. E, czy możemy gdzieś dojechać właśnie, czy mieszkamy gdzieś za miastem, tak? I na przykład jesteśmy świetnie przygotowani, wykopaliśmy sobie schron przeciwatomowy, mamy tam łuki, rambo, tylko że żeśmy rano odwieźli dzieci do przedszkola, prawda? I tutaj wyłączą prąd albo są jakieś problemy komunikacyjne spowodowane jakimś dysregulowaniem prawda, spowodowany może przez Putina, no i, i co z tego, że my mamy tam jakiś nie wiadomo zapas, jak nasze dziecko jest gdzieś tam yy, w zablokowane gdzieś w centrum miasta, więc takie rzeczy, wydaje mi się, należy, należy rozważyć i o nich po prostu pomyśleć, przejść się, zobaczyć, zobaczyć, co jest na półkach i tak dalej, i tak dalej, prawda? No zresztą w nawiązaniu do tego, to słuchajcie, to słuchajcie właśnie to, o czym wielokrotnie mówię, że się ludzie tym chwalą, że nic nie wiedzą, że nie oglądają telewizji, to jest zupełnie absu absurdalne, tak? Wydaje mi się, że w tych kwestiach informacja, zresztą chyba w ogóle życiową, no, tak mi się wydaje, jest dobrze wiedzieć, tak? A w sytuacji kryzysowej to może się o, okazać kluczowe, tak? Dobrze wiedzieć, nad czym się zastanawiać, tak? No, dzięki, słuchacie mnie, prawda? Możecie słuchać innych forów, różnych, dużo bardziej zaawansowanych, preperów, którzy Wam opowiedzą, jak tam z kawałka, z, z blachy, od puszki sporządzić jakieś tam maczetę albo. Albo zrobić sobie samemu ukrambo z eksplodującym czubkiem, my się na tym nie znamy, ale wydaje mi się, że to jest właśnie jakieś sobie budowanie wiedzy i budowanie sobie też odnoszenie tego do świadomości sytuacyjnej, w której my się konkretnie znajdujemy i tutaj ja wam nie pomogę, a nikt wam nie pomoże, bo wy sami musicie się na tym zastanowić, tak? I wydaje mi się, że to znowu jest zero kosztowo do zrobienia. Ale oczywiście koszty pewne też będą i o tym będziemy mówili już w kolejnym odcinku podcastu Ryzykonomia. Już wkrótce wracamy. Słuchajcie nas, czytajcie też blog Ryzykonomia. Bye, 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 bye. bye.